Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. A dzisiaj może warto po dłuższym czasie odnieść się do tych tematów zastępczych, jakie nam serwują media głównego ścieku. Otóż, proszę Państwa, sprawa tak zwanej Joanny z Krakowa. No, proszę Państwa, już naprawdę nie chciałem o tym mówić, no ale no nolens volens, kiedyś trzeba. Wolałem, aż sprawa się, poczekać, aż sprawa troszkę jakby się wyprostuje i wszystkie niewiadome się pokażą. No i oczywiście no wygląda to, proszę Państwa, po paru miesiącach ta sprawa wychodzi, że tutaj, no to chyba wszyscy słyszeli, że pani Joanna poinformowano, że ciąża zagraża zdrowiu, więc oczywiście zamiast, nie wiem, podjąć jakieś działania lecznicze, to ona oczywiście biegnie po tabletkę poronną, zażywa, a potem już też mija jakiś czas, stwierdza, że się źle się z tym czuje, idzie do lekarza, twierdzi, że ma jakieś tam złe myśli. No, lekarz troszkę zaniepokojony chyba i miał do tego prawo, no, wzywa policję, żeby no, zabezpieczyć, żeby przypadkiem no, się nie zabiła, bo jeszcze wyjdzie, popełni samobójstwo i będzie na tą lekarkę. No, ale po jakimś czasie robi się z tego, że przyjechała policja i po prostu może lekarka okazała się nadgorliwa, ale policja po prostu zabezpieczyła jakby tą panią. Robi się z tego aferę i hucpę polityczną. Powiedzieć, że jest to grubymi nićmi szyte, to jakby nic nie powiedzieć. Dodajmy, że pani Joanna występuje jako drag king, czyli przebiera się za mężczyznę, ma na swoim koncie różne wątpliwej jakości performensy, włącznie z tym jak z wami, aborcja z nami i tak dalej, i tak dalej. No, muszę powiedzieć, że wygląda to no grubo, i to myślę, że to młodzieżowe słowo jest jak najbardziej na miejscu, no bo zrobiono z tego jakąś wielką aferę polityczną, to się okazuje, że no można powiedzieć, że góra urodziła mysz chyba, bo to wygląda no jeszcze do tego, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, no zatrudnia, nagle okazuje się, że ta pani to po prostu jakaś tam artystka, no to wygląda jakby zatrudniono aktorkę do tego, żeby zrobiła polityczną chucpę wokół aborcji, żeby ustawić tematy kampanii wyborczej, bo opozycja liczy, że no na tym coś ugra, na właśnie niechęci do PiSu, no bo wiecie Państwa, jedyne co wyszło opozycji w ostatnim czteroleciu, to jest, proszę Państwa, właśnie strajk kobiet, chociaż było to chwilowe i potem już ta fala opadła. Myślę, że naprawdę no, myślałem, że w opozycji nie pracują idioci. No bo jednak nawet przy tym całym skretynieniu, jakie nam zafundowano 4 lata temu, ci ludzie potrafili przynajmniej wygrać w Senacie. A tu niestety wydaje się, że naprawdę dla opozycji pracują idioci. Narracja im się posypała bardzo szybko. Oczywiście wyznawcy drugiej strony będą oczywiście uparcie twierdzili, że to faszyzm, zamordyzm i no to tak nie można, że to skandal, że policja przyszła. No proszę Państwa, jakby to było na serio i ta pani sobie coś zrobiła, to by dopiero była afera. No i oczywiście w cywilizowanym świecie to aborcja jest dopuszczona i tak dalej, i tak dalej.
i w ogóle i tak tej pani nie groziła żadna odpowiedzialność karna, bo nasze ułomne, idiotyczne prawo nie zakłada odpowiedzialności matki, która swoje dziecko zabiła, z tym, że przed narodzeniem, bo już po narodzeniu to tak, ale tutaj nie. No, jest to naprawdę, proszę Państwa, no, zamiast skupić się na tematach naprawdę tyczących się życia tak zwanego przeciętnego Polaka, tworzy się kampanię ideologiczną, gdzie wcale to Platformie głosów nie doda, i to niekoniecznie to tak zwane centrum może się znowu przestraszyć. I myślę, że właśnie dlatego na przykład Konfederacja omija takie tematy drażliwe, ideologiczne, i dlatego Konfederacji rośnie. Notabene tu zrobię taki wtręt, że przyjęcie tak twardej prolajferki jak Anny Siarkowskiej do Konfederacji może ten kurs Konfederacji do centrum zburzyć, ale mniejsza z tym. Ale proszę Państwa, chciałem się skupić jeszcze na tylko jednym wątku, parę minut na koniec, bo jakby rozwlekanie się nad wątkiem tej całej ustawki medialnej, którą nam zafundowały media lewicowo-liberalne, to jest w ogóle czysta strata czasu i należy to zignorować i mówić o poważnych problemach, które dotyczą nas wszystkich. Proszę Państwa, cywilizowany świat, Stany Zjednoczone Ameryki, dokładniej rzecz biorąc Nebraska. Celeste Burgess została skazana na 90 dni więzienia za dokonanie aborcji. Kobieta dokonała aborcji, kiedy była w 28 tygodniu ciąży. Sąd zarzucił jej również ukrycie szczątków dziecka. W Nebrasce aborcja jest zakazana. 19-letnia Celeste wzięła tabletki poronne. Na początku skłamała policjantom, mówiąc, że jej dziecko urodziło się martwe, ale śledczy ustalili, że matka i córka przez Facebooka rozmawiały o tym, jak zdobyć pigułki aborcyjne i pozbyć się dowodów. 19-latka przyznała się do zarzutu usunięcia lub ukrycia ludzkich szczątków. Przeciwko kobiecie wycofano zarzuty, które dotyczą ukrywania śmierci innej osoby i fałszywe zeznania. Oprócz odbycia 90 dni w więzieniu, grożą jej również 2 lata w zawieszeniu. Matka kobiety przyznała się do pomocy w nielegalnej aborcji, składania fałszywych zeznań i ukrywania ciała dziecka. Wyrok zostanie ogłoszony we wrześniu. No więc, proszę Państwa, w cywilizowanym świecie wyrodne matki za zabicie swojego nienarodzonego dziecka idą siedzieć. I, proszę Państwa, może należałoby wprowadzić takie przepisy również w Polsce. Przestać się, prawda, tutaj naprawdę krygować, przestać tutaj robić jakieś wygibasy. Ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. Natomiast wracając jeszcze do tej całej sprawy, ja uważam, że gadanie o aborcji, które odwraca uwagę od kwestii tragicznej polityki zagranicznej, stanu gospodarki polskiej i tak dalej, jest bardzo na rękę PiS-owi i Jarosław Kaczyński teraz powinien flaszkę jakąś wysłać spin doktorom Platformy za to, że mu taki prezent zrobili. Proszę Państwa, jeszcze kilka takich akcji i naprawdę Prawo i Sprawiedliwość dzięki swoim głównym adwersarzom wygra trzecią kadencję. No, cóż, no, takich mamy opozycjonistów, jakich sobie wybraliśmy. I tyle w temacie. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Zachęcam też do wsparcia naszego kanału finansowo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.